Takie miejsca powinny być wspierane przez państwo. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami bardzo liczyli na to, że ukochana przez nich placówka dostanie ministerialne wsparcie. Taką naszą troską jest tak, co dalej, tak? Czy będą kolejne lata możliwości zaopiekowania się dzieckiem? O fundacji Kucham już w faktach mówiliśmy. Prowadzi ona w podwarszawskim Izabelinie Uniwerek, czyli niepubliczne przedszkole terapeutyczne i szkołę podstawową. Siedzimy w kontenerze. Tak. Pokazywaliśmy, że zaczyna brakować tu miejsca. Nadzieją na rozszerzenie działalności był ministerialny program, stworzony za czasów poprzedniej władzy, po wybuchu afery nazwany Villa Plus. Fundacja chciała kupić nieruchomość i stworzyć tam kolejną placówkę. Pomimo pozytywnej opinii pieniędzy nie dostała, dlatego uruchomiono zbiórkę w internecie. Od grudnia krążymy po wszystkich możliwych instytucjach w tym kraju, wszędzie prosząc o jakiekolwiek wsparcie. Natomiast wszędzie słyszymy tylko, że robimy naprawdę super robotę. Niestety nic z tego nie wynika. Organizacji takich jak ta, z pozytywną opinią, ale bez pieniędzy, było więcej. Ich listę publikowała w ubiegłym roku posłanka Krystyna Szumilas. Pewnie nie było tam członków Prawa i Sprawiedliwości albo znajomych pana ministra Czarnka. Ministerstwo Edukacji prowadzi kontrolę beneficjentów Willi Plus. Pytamy, czy ma również zamiar przyjrzeć się organizacjom, których wnioski oceniono pozytywnie, ale minister Czarnek pieniędzy im nie dał. Musielibyśmy ogłosić inny konkurs, bo nie ma jakby powrotu do tamtego konkursu. Nie ma możliwości naprawienia niesprawiedliwości. To może trzeba ogłosić nowy. Musielibyśmy mieć środki. MEN tłumaczy, że pieniądze, które zostały i zostaną zwrócone z Willi Plus ze względu na nieprawidłowości, nie trafiają do budżetu ministerstwa, tylko do budżetu państwa. Czy pani nie chciałaby wyjść, spróbować chociaż wyjść z własną inicjatywą? Być może jakoś zadośćuczynienia tym poszkodowanym organizacjom? Nie ma jak, dlatego że to po pierwsze to nie jest tak, że jakby jest jedna organizacja. To jest przykre i jest to niezrozumiałe. Ta fundacja z Sosnowca, zajmująca się przede wszystkim pomocą psychologiczną, prosiła o 88 tysięcy złotych. Była pozytywna opinia, ale pieniędzy nie przyznano. Fundacja chciała za nie wyposażyć m.in. salę do terapii integracji sensorycznej. Niestety tego celu nie udało się zrealizować. Wymiana podłogi czy zakup stołów i krzeseł. To był cel fundacji pomocy szkole z góry, niedaleko Leszna, także pominiętej w programie. Stoły i krzesła udało się już kupić. Pomógł też widz. Dzięki państwa programowi, w którym braliśmy też udział, zgłosił się do nas przedsiębiorca z Warszawy, który wyposażył nas w wykładzinę. Poczucie niesprawiedliwości jest tu uzasadnione. Tym bardziej, że wśród beneficjentów były organizacje, które zostały ocenione negatywnie. Adrianna Otręba. Fakty.